Cześć! Witam Was serdecznie na kanale Tajemniczy Białystok. Mam na imię Piotrek i jestem pomysłodawcą i założycielem tego kanału. W dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć trochę o tym, co podkusiło mnie do założenia tego kanału i co będę na nim właściwie zamieszczał i publikował. Zapraszam! Chciałbym zacząć od przyczyn powstania Tajemniczego Białegostoku. Jako białostoczanin często dostrzegam, że to miasto jest postrzegane w bardzo negatywnym świetle, jako koniec cywilizacji czy Białoruś. No i są to bardzo krzywdzące stereotypy, które chciałbym zmienić. Chcę udowodnić, że nie tylko to miasto, ale również jego historia jest niezwykle interesująca i ciekawa, choć nieraz bardzo tragiczna. Teraz u wielu osób mogła zapalić się taka czerwona lampka. No, ewentualnie żółta ostrzegawcza. Serio? Historia? Tak, historia. Ale spokojnie, to nie będzie taka historia, do której jesteście przyzwyczajeni. Najpierw zastanówmy się, dlaczego właściwie tak wiele osób nie lubi historii. Moim zdaniem z powodu tego, jak jest nauczana w szkołach. Mówi się, że to jest zwykła pamięciówka, a my musimy wkuwać suche daty i fakty bez żadnego pokrycia. I to jest właśnie ten problem. Uważam, że historię, tak jak matematykę, trzeba po prostu zrozumieć. Dopiero gdy te wszystkie daty i fakty połączymy i znajdziemy między nimi jakieś powiązania, to wyjdzie nam jedna całość. Wyjdzie nam historia. Dlatego możecie być pewni, że zamiast zasypywać suchymi faktami, zabiorę Was w podróż po Białymstoku i okolicy, starając się odkrywać wszelkie tajemnice i przedstawiając Wam miejsca, których przeszłość jest często nieznana nawet przez tych starszych mieszkańców, ale również te o dużej, nawet ogromnej wartości dla turystów. Jednak zatrzymajmy się jeszcze przy tych pierwszych. Każdego dnia, w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy, mijamy wiele miejsc, o których słyszeliśmy, które widzieliśmy, w których byliśmy. Nam się wydaje, że my te miejsca doskonale znamy. I to prawda. Nam się tylko wydaje. My czasami tak naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jak wiele osób zastanawia się dziś nad tym, co na przykład 100 lat temu znajdowało się w miejscu, w którym dziś stoi galeria handlowa. Mało kto, bo uważamy, że to nie ma żadnego wpływu na naszą przyszłość, na której się głównie skupiamy. A ja chcę Was zachęcić do tego, by się zatrzymać i pochylić nad przeszłością, bo naprawdę warto. I ten kanał jest również po to, by nam wszystkim w tym pomóc. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny odcinek.